Zatem tak, rozpoczynamy. Dzień dobry, ja nazywam się Piotr Leniak. Tak naprawdę wszyscy się doskonale znamy dzięki uprzejmości Komisji Młodzieżowej, na czele której stoi Darek Ciechański. W współpracy z okręgiem możemy sobie tutaj rozpocząć taki cykl spotkań z Muchą, tak nazwijmy. Natomiast będzie to głównie polegać na tym, żeby naszą drużynę juniorów przygotować do startu w zawodach. Niektórzy mają świetne osiągnięcia, jak nasz Michał Górnicki, to już wielokrotny medalista, wie jak pachnie stanie na podium, ma duże doświadczenie. Zatem chciałem zacząć od tego, żeby wam przypomnieć, co to jest wędka muchowa, czym się to wędkarstwo różni i tak też zaczniemy. Zatem muchówka różni się tym od innych wędek, nie jest niczym nadzwyczajnym, że ma kołowrotek o szpuli ruchowej, linkę muchową i taki żyłkowy przypon, na końcu którego jest muszka. Cały ten spektakl polega na tym, że ktoś, kto wymyślił muszkarstwo, znacznie utrudnił łowienie w ogóle. Dlatego, że żeby tą muchę zarzucić, która nic nie waży, trzeba to zrobić przy pomocy muchowej linki, prawda? Umieć to tak wyłożyć, żeby tej ryby nie spłoszyć, a muszka musi być taka, żeby tą rybę dało się oszukać. Ale to wam opowiadam rzecz, o której doskonale wiecie. Kolejna sprawa to taka, że jak gdyby etap, w który wkraczacie, to już nie jest takie tylko uczenie się łowienia na muchę, bo o muchówce wiecie, trzeba będzie nam jak gdyby wyselekcjonować troszeczkę metod. I będziemy się przygotowywali do pierwszych zawodów, które będą na Sanie. I to jest taki nietypowy okres, bo maj. Teraz na przykład wystarczy mieć jakiegoś tam kiełżyka i Parkinsona i łowić po prostu nimfo, żeby być skutecznym muszkarzem. Wtedy jest o tyle inaczej, to się sobie składa wszystko w trakcie, że to jest okres, kiedy na Sanie są wyloty jętki Mars Brown i mimo, że to maj, to niestety wpływ zbiornika jest taki, że ta temperatura, ten cykl życiowy rzeki, to wcale nie jest w marcu, tylko wyloty tej jętki są w maju. Zatem od razu sobie ustalamy, że tego Mars Browna na wszystkich zestawach trzeba mieć. Jak łowimy suchą muchą, to na krótkim troku jest Mars Brown, na długim jest suchy Mars Brown. Nie? I te muszki dzisiaj zrobimy. Jak łowimy nimfą, to łowimy nimfą jakąś, a na troku mamy nimfę Mars Brown. Jak łowimy streamerem, to na krótkim troku zawsze mamy mokrą muchę Mars Browna, na długim troku jakiegoś streamera. To jest taka pierwsza ogólna zasada, którą sobie będziemy musieli przyjąć. Druga jest taka, że może się zdarzyć, że będziemy łowić ryby wpuszczane, więc wtedy trzeba to wszystko przemianować. I łowić takimi muszkami, które będą działały na wpuszczaki. Dodatkowa trudność jest taka, że jak będzie mała woda, to łowimy inaczej i w innych miejscach, jak będzie średnia, to również inaczej, jak będzie duża, to jeszcze inaczej. Zatem układanka jest bardzo duża. Tu jak sobie popatrzyłem na wasze muchy, to jest tego strasznie dużo i jak gdyby kluczem do sukcesu jest taka mądra selekcja. Nie? Czyli mając tam taki zasób wiedzy, te wszystkie rzeczy będziemy sobie analizować, to będziemy musieli zdecydować się na to, że będziemy łowili tak i tak i tak. I teraz szybciutko przejdę do muszek. I tu będziemy robili tak, że ja zrobię taką muszkę, opowiem o niej i dlaczego taka jest i na koniec wy będziecie robili takie same. Dobrze? Zatem mucha mokra masz brał. Tak jak sobie popatrzycie gdzieś tam w prasie czy w internecie, to one zawsze mają takie prześliczne pióreczka złożone tutaj tak, razem. Z góry i mógłbym wam taką muszkę zrobić, tylko smutna prawda jest taka, że na te takie najśliczniejsze klasyczne wzory za bardzo ryby nie chcą brać. Zatem umawiamy się, że wszystkie, które wam będę pokazywał, to są muchy raczej łowne. Takie, na które się łowi ryby, nie takie do katalogu. Haczyk musi być troszeczkę przygruby. To jest po to, że ten haczyk, ta mucha ma nie pływać. Ma po prostu wchodzić w menisk wody i imitować taką muszkę, która jest wychodząca. Poza tym ten gruby hak pozwoli nam na to, że te ryby nam nie będą spadać. W jakim rozmiarze haczyka to jest? To potrzebne wam będą dwa rozmiary. Jeżeli będziemy łowić suchą muchą, to powinna być ten Mars Brown na 14. Jeżeli taki, który jest doczepiony jako
do streamera, to numer większy. Nie? I generalnie jest tak, że jak się łowi akurat na sanie, dwiema mokrymi muchami to łowić raczej nie będzie. Najlepszy zestaw to jest sucha mucha na długim troku i na krótkim maszbro. Ta muszka jest taką samą łówką i trzeba robić tak, jakbyście łowili na suchą muchę. Czyli widzisz zbiórkę, kładziesz i ten. Jeżeli tego zbioru nie ma, to po prostu trzymasz ten zestaw, aż ta linka się wyprostuje i wtedy on się najczęściej sam wyszarpie. Druga rzecz przy takim prowadzeniu jest taka, żeby nie zacinać. Trzeba się nauczyć na mokrą muchę nie zacinać. Ta ryba ma sama zawisnąć i pociąg. Wasze zadanie to jest tylko już ją wyholować, jeżeli tak to będzie. Tak, na mokrą muchę akurat dosyć agresywnie biorą, także jak się zespoli z zacięciem, to bardzo często się w ogóle urywa, nawet gruba żyłki na mokrą muchę. Strasznie dużo wam tym opowiadam. Ja też muszę się pilnować, żebym za dużo nie namącił tej opowieści. I teraz tak, to jest biurko malarda, barwione, może nie być barwione, może być po prostu zwykłe, ważne, żeby nie było takie zupełnie jasne. Tych kłaczków trzeba wziąć tak troszeczkę więcej, nie wiem czy wy to widzicie. I ogonek powinien być mniej więcej długości trzonka haczyka. No o tyle to wszyscy doskonale potraficie, nie? Żeby przywiązać taki ogonek. To będzie w wersji spider, czy? To będzie w wersji spiderek tak zwany, czyli tam parasol. Teraz trzeba wziąć sobie takie źdebełko krystal flesza. To może się zamienić, widział lepiej stąd. Akurat w tym miejscu jest brak światła, nie? Ten krystal flesz to ma być takim elementem grozy, że w tej wielkiej wodzie taką stronę zobaczy, że coś tam sobie błysnęło i prowokuje go do tego, żeby brać. Lubię też do wielu much dokładać, o, akurat mi się oczywiście wszystko zapamiętało, dokładać taką rzecz jak fluorzyłkę. I to jest też po to, że wszystkie ryby widzą w tym ufale. I to wam pokażę, jak już będzie gotowe, zawiązane, dlaczego tak. Muszka jest prosta, każdy powinien taką potrafić zrobić. Widzicie w ogóle, chłopaki, wszystko? Czyli ogonek, taki krystal flesz i fluorzyłeczka. Charakterystycznym takim, może nie charakterystycznym, tylko takim materiałem, który powinno się używać, to są nawilgi z królika. I one mają dosyć dużo podczerstka, dlatego są bardzo miękkie. Bo te jedki maszbro, jakby się taką zapało w rękę, to mają takie skrzelot chawki. Ta nimfa ma sobie tam elegancko pulsować. Oczywiście nie ma sensu bawić się w robieniu w poszczególnych tych skrzelot chawek, tylko taką muszkę troszkę puszczono. Dobrze jest dać z maski zająca parę płaszków z przodu. I generalnie tył tej jedki ma być jaśniejszy, a przód ciemniejszy. No i teraz tym krystal fleszem i fluorzyłką przewijamy. Według takich prawideł tych flightajerów, tych owinień powinno być 5. Nie 6 ani nie 4, tylko 5. Nie sądzę, żeby ryba zwracała na to uwagę, ale skoro już tak mocno tak uznałem, to też tak robię. No i na razie muszeczka jest banalnie prosta. Podejrzewam, że naprawdę potraficie już takie zrobić. Teraz sobie jeszcze znalazł. Dobrze jest tą muszkę tak wyczesać, nie? Żeby ten nawink nie był taki zwarty. I jak się przyświeci to w tym ufale, a ryby podobno tak widzą, to te kreseczki z tej fluorzyłki bardzo mocno świecą, prawda?
To też ma być taki element, co nie każdy wie, ale prosimy wierzyć, że to skuteczność takiej szarej nóżki bardzo podnosi. Wszyscy wiedzą. Żeby muszka była kompletna, to jest jeszcze taka rzecz, że zamiast tych przepięknie składanych na pół skrzydełek, które w wodzie robią taką plamę, no to tu się może mistrzowie kręcenia przed nami obrażą. Wolę dać troszeczkę CDC i jeżynkę z pióra kuropatwy. Więc tak naprawdę to takich muszek musicie sobie zrobić może nie całe pudełka, ale tak po 10 w rozmiarze 12 i tyle samo w tym rozmiarze 14, koniecznie na grubszych kaciach. I teraz temat jeżynki jest taki, że żeby ta jeżynka była zawiązana prawidłowo, to tak jak jest to piórko, to trzeba do haczyka przywiązać tą częścią i nawijać w odwrotną stronę, od jak gdyby środka haczyka do przodu. Chodzi o to, że to małe piórko, bardzo cenne, bo kuropatwę ciężko zdobyć albo nawet kupić. Ja miałem szczęście, bo w tamtym roku, właściwie to 2 lata temu, jak jechałem na uprawę na Mistrzostwa Europy, to na moście w Zawichoście znalazłem 2 przejechane kuropatwy. I teraz tak, przywiązałem to piórko, jak widzieliście, do tego małego kłaczka na końcu. I tych wrotów. Bo tak, żeby ten spajderek był prawidłowy, to nie trzeba się upierać, żeby tej jeżynki było jak najwięcej, ale nie może być też jej za mało. Trzeba sobie taki wyczuć moment, które piórko jest dobre. To już jest bardzo bogata jeżynka, nie? I rozumiem, że tak trzeba układać, żeby te promienie udały się troszkę do grotu, tak? Troszeczkę tak koło pogroczy haczyka, tak. Znaczy, jeżeli się nawija piórko, tak jak pokazywałem, jak się przywiązuje, to to właściwie wychodzi sam, nie? Jak ktoś próbuje w odwrotną stronę nawijać, nie wyjdzie nigdy. No, to nie jest taka sztywna, nie? Tak. W Polsce jest to bardzo popularna mucha na ulubionych darka terenach nad Wisłą. To na pewno Darek potwierdzi, że... Bez żadnych skrzydeł. Tak. Sam długo jak gdyby nie dowierzałem tym mokrym muchom. Uważałem, że no, są te mokre muchy, tam je sobie ludzie robią. Tylko na mokre muchy. Okazuje się, że bardzo skoczka w wielu przypadkach. Skoczek nad wodą i tylko z się tam dotykał co jakiś czas. A dobrze, to ja się teraz popisałem taką łóżką, to teraz wy chłopcy będziecie taką robili. Tu Marcin ma takie haczyki jak na razie, w tym zielonym pudełku. Sponsor. Dobra. Sponsor Marcin. Na razie. I w trakcie, jak wy będziecie robili te łóżki, to ja z Pawłem, bo Paweł doskonale kręci wasz prawy, ma tu duże doświadczenie. Spróbujemy, ty Marcel siadasz na...